ludzkie pany. Tak Jarosław Kaczyński nazwał członków Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że łaskawie nie usunęli posłów opozycji z mównicy. I tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. Ale to nie pierwszy raz, gdy szef PiS wywyższa swoją partię i poniża społeczeństwo. W każdym społeczeństwie jest taki element najbardziej zdemoralizowany, podły, animalny. W genach niektórych ludzi, tego najgorszego sortu Polaków. Pasożyty, pierwotniaki, które nie są groźne w organizmach tych ludzi, mogą tutaj być groźne. Breaking news. Jeszcze niedawno polskie społeczeństwo dzieliło się na panów i chamów. Panowie, czyli szlachta, stanowili zaledwie 8% społeczeństwa. Za to chamy, czyli chłopi, stanowili aż 90% ludności Polski. Kaczyński nie miał więc na myśli nazistowskiej koncepcji rasy panów, ale swojski podział na arystokrację i plebs. Chamy to niewolnicy szlachty, która kradła ich pracę, zmuszając do nieludzkiego wysiłku. Niewolnictwo chłopów zniesiono w Polsce dopiero w XIX wieku. Ale pogarda dla chłopów została. Wyrażamy ją za każdym razem, gdy mówimy o chamie lub chamstwie. Tymczasem większość z nas ma pochodzenie chłopskie i to nie jest nic, czego powinniśmy się wstydzić. Wstydzić powinni się ci, którzy w XXI wieku udają szlachtę, dlatego że należą do jedynie słusznej partii.